Hej, witajcie. Zanim zacznę, chcę odnieść się do kilku komentarzy, ponieważ wiele osób pisze: odgapiłaś. Wiele osób to pisało, a kiedy pytałam od kogo, odpowiedzi nie dostałam. Ale odniosę się do kilku komentarzy, chyba dwóch, gdzie pisało dokładnie, z kogo odgapiłam. Skapiła od Liberty. Mam dowody. XD. Patrzcie, kiedy filmiki były wrzucone. Nie wiem, kim jest, ale mam nadzieję, że to o nią chodzi. Innego kanału nie znam, więc chyba chodziło o ten. Ja tu w sumie nie oglądam tych wszystkich filmów, ale po tytule nie widzę, aby był u niej jakiś taki filmik. Nie widzę właśnie żadnego filmiku w stylu, co robią nasze Movistar, gdy nas nie ma. Także, sorry, nie wiem, który. Może się określić dokładniej, o który filmik chodzi dokładnie. Dalej. Skapiasz od Ilusi i od Lorei. Co do Lorei, to ona zrobiła filmik 26 sierpnia 2017. A ja pierwszy odcinek z serii Co robią nasze Movistar, gdy nas nie ma, zrobiłam 19 września 2016 roku. Więc sorry, zrobiłam filmik 11 miesięcy wcześniej. Więc kto od kogo zgapia? A co do Ilusi, to ona sama widziała mój filmik i się nim zainspirowała. Nikt od nikogo nie odgapił, po prostu się im zainspirowała, co widać. Ja robię serię, a ona zrobiła taki pojedynczy odcinek. Ja robię Movistar, ja robię takie, że co robią nasze Movistar, gdy nas nie ma, a ona zrobiła o Pimpku. Tak więc nasze filmy są kompletnie inne, więc nikt od nikogo nie odgapiał. Ja nie mówię, że co robią nasze Movistar, to jest mój pomysł i nikt nie ma prawa go robić, ponieważ wykonujcie go po swojemu. No, róbcie go po prostu. Jeżeli macie jakieś pomysły, ja się nie obrażę, tylko potem nie chcę mieć komentarzy, że odgapiłam od tego i od tego, bo w sumie sama wymyśliłam tą serię. Tak więc, no. To trochę takie głupie, takie pisanie do autorki tej serii, że odgapiła od kogoś, pomimo że sama ją wymyśliła. Jeszcze jedno. Jeden typ komentarza cały czas się powtarza, a mianowicie: skąd wiesz, że one to robią? Nie wiem, strzelam. W końcu nikt nie powiedział, że one tego nie robią. Okej, przejdźmy może w końcu do filmiku. O, psinka odnalazła drogę do domu. O co ci znowu chodzi? O nic, tylko że po ostatniej nocy tydzień temu ciebie rano nie było. Ja tego nie pamiętam. To co? Dzisiaj powtórka? Widzisz we mnie jakieś zmiany? M, zaczęłaś gotować? Chodziło mi o wygląd. M. No, to masz maskę na twarzy. Co? Nie? To może. Oh my gosh. Zadzwoni, jak zauważysz. Ale to nowy makijaż, tak? Nie. Czekaj, nowy kolor włosów? Też nie? 10 minut później. Pora przejrzeć zdjęcia. W tym samym czasie. Witaj, sąsiadko. Znamy się? Słyszałem, że się pani tu wprowadza do chłopaka, więc przyszedłem się przywitać. Tomek jestem i mieszkam naprzeciwko. Ania, i chyba długo tu nie pomieszkam. Idę, na razie. Co za kobieta? Nareszcie spokój. Może się trochę propalam. Hej. Co ty tu robisz? Zgubiłaś telefon.
czemu się odsuwasz? Ja? Tylko? Zostaw ją i wyjazd stąd. Już. Wszystko ok? Nie. Po pierwsze, kim jesteś? Sorry. Patryk jestem, kolega Bartka. Jak coś, to nie przejmuj się Tomkiem. To wariat. Hech, zauważyłam, że coś z nim nie tak. Bartek cię przysłał. Tak jakby, po prostu oboje cię szukaliśmy. Podobno zadałaś mu zagadkę i on już zna odpowiedź. 30 minut później. Przepraszam, że nie widziałem tego wcześniej, ale jestem daltonistą. Czemu się śmiejesz? Bo daltoniści nie odróżniają kolorów. Aczkolwiek. Nie jestem dobry w szukaniu różnic. No więc? Masz nowy stanik. Nie. No ale ci powiem. Jestem w ciąży. To wspaniale. It's a prank, bro? Hech, nie? Od miesiąca podmieniam ci tabletki. Spokojnie, Bartek sprankował Anię. Chyba. Picture that.